Joe Biden zapowiada powstanie kwatery amerykańskiej armii w Polsce. Prezydent USA przekazał, że sojusz będzie przygotowany do odparcia zagrożenia z każdego kierunku: z lądu, morza i powietrza. Jakub Bujnik, redakcja Goniec.pl to jest program Analiza. W Polsce powstanie stała kwatera główna V Korpusu Armii USA, zapowiedział prezydent Stanów Zjednoczonych. Myślę, że jest to szczyt, na którym będzie pisana historia. Przyjmiemy nową koncepcję strategiczną NATO oraz potwierdzimy jedność i determinację naszego sojuszu do obrony każdego centymetra naszego terytorium. Artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego jest nienaruszalny. Poważnie traktujemy to, co tam jest zapisane. Atak na jednego to atak na wszystkich, zadeklarował prezydent USA przed rozpoczęciem drugiego dnia obrad szczytu sojuszu Północnoatlantyckiego. Atlantyckiego w Madrycie. Joe Biden odniósł się także do członkostwa Finlandii i Szwecji. Podczas tego szczytu przywódcy państw członkowskich przyjmą historyczny wniosek o członkostwo Finlandii i Szwecji. Ich decyzja, by porzucić tradycyjną historyczną neutralność, sprawi, że będziemy silniejsi i bezpieczniejsi. Moim zdaniem wysyłamy jasny sygnał, że NATO jest silne, zjednoczone, a kroki, które podejmiemy na tym szczycie, jeszcze bardziej zwiększą naszą kolektywną siłę, ocenił amerykański przywódca. Joe Biden zapowiedział także, że USA zwiększą liczbę niszczycieli stacjonujących w Hiszpanii z czterech do sześciu i wyślą dwa dodatkowe szwadrony F-35 do Wielkiej Brytanii. Podczas obrad zdalnie wystąpił prezydent Ukrainy Wołodymir Zełęski, zwracając się do uczestników szczytu w Madrycie, podkreślił, że mają oni do wyboru albo pilne wsparcie Ukrainy i jej zwycięstwo nad Rosją, albo w przyszłości odroczoną wojnę Rosji z Sojuszem Północnoatlantyckim. W mediach jak w każdym sporze. Sukces opiera się na faktach. Subskrybuj nas, aby zawsze wygrywać. Jakub Bujnik, redakcja Goniec.pl to był program Analiza.